Z okazji 664. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich w ratuszu odbyła się specjalna sesja Rady Miasta, w której uczestniczyły osoby niepełnosprawne. Do udziału w sesji zaproszono niepełnosprawnych m.in. z bydgoskich warsztatów terapii zajęciowej, z ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych i integracyjnych, środowiskowych domów samopomocy i z Domu Pomocy Społecznej Słoneczko. Jednym z głównych punktów sesji było uhonorowanie Orderem Uśmiechu wieloletniego opiekuna i przyjaciela osób niepełnosprawnych, doktora Sylwestra Nowaka. Uczestnicy spotkania składali także interpelacje, które dotyczyły m.in. usuwania barier architektonicznych w budynkach kulturalnych i użyteczności publicznej. Na zakończenie spotkania w ratuszu uczestnicy skosztowali urodzinowego tortu.